Cześć, witajcie. Dzisiejszy temacik, coś dla miłośników Milwaukee Buckout oraz ciekawych modyfikacji. Dziś pokażę Wam trzy fajne produkty i kilka fajnych pomysłów związanych z Milwaukee Buckout oraz drukami 3D i Click systemie, więc jeżeli jesteście użytkownikami Milwaukee Buckout, jeżeli używacie Click systemu i ogólnie lubicie modyfikacje, no to ten odcinek jest właśnie dla Was. Trzy zasadnicze elementy, które możemy montować na dowolnym miejscu Milwaukee Buckout, czyli na tych narożnikach aluminiowych. Pierwszy element jest to mocowanie do Click systemu, które jest stworzone właśnie na kształt naszego narożnika. Odkręcamy dwie śrubki, przekładamy, skręcamy, siedzi. To za chwilę Wam pokażę na karcie, jak to fajnie wygląda. Kolejny temacik, jest to troszeczkę inny temat, ale też również fajny. Jest to mocowanie na tak zwane narożniki. I tutaj możemy zamontować sobie dowolny płaskownik, którego możemy użyć właśnie do mocowania na przykład pod kubełki, na wkrętarki i inne elementy, które chcemy po prostu odłożyć na naszych skrzyniach po zewnątrz, by mieć po prostu je pod ręką. Za chwilę też Wam pokażę podobny model, również zamontowany na karcie. I kolejny element to jest tak zwane uniwersalne mocowanie na przedłużacze, czyli mamy dwa elementy, które mocujemy w dowolnym miejscu, w drugą stronę, nawijamy nasz przedłużacz i po prostu to możemy śmiało w takiej właśnie pod ręką mieć każdy rodzaj rozgałęzika prądowego i tak dalej, i tak dalej. Lecz to jest nie wszystko. Dzięki zastosowaniom druku mamy takie fajne mocowania, które możemy na przykład wykorzystać, by stworzyć sobie taki adapter boczny lub przedni, również na karcie czy dowolnej skrzyni. To też Wam pokażę, a nawet możemy wykonać platformę, która będzie zawsze pod ręką. Ja sobie pozwolę zarzucić kartę na górę, żebyście sobie zobaczyli. Proszę bardzo, kart Milwaukee. I zobaczcie, z przodu mam takie specjalne mocowania, które wykorzystałem pod klika. Również są one dostępne w dwóch rodzajach. Mamy rodzaj krótki, gdzie tutaj mocujemy od przodu, i mamy rodzaj długi, gdzie mocujemy po prostu na boku. Jak widzicie, ja wykorzystałem sobie Click system oraz mocowanie do Milwaukee. Dzięki temu mam stworzony adapter do organizerów Stack and Roll od Kretera. Dzięki temu mogę śmiało przewozić, odkładać kiedy chcę i jak chcę. Bardzo fajna opcja. Tak jak mówiłem, z przodu mam wykonane mocowania pod właśnie adapter. Dzięki temu mogę przewozić platformę na przykład z adapterem na inny system lub na przykład właśnie, tak jak widzicie, przewozić sobie organizer notesowy. Mocowania do klika, które widzieliście, mam wykorzystane pod przedłużacz czy pod rozgałęźnik, jak inaczej można, jak zwał, tak zwał. Jak widzicie, szybkie mocowanie na Click system daje mi szybki montaż i demontaż każdego rodzaju rozgałęźnika prądowego, jaki żywnie mi się po prostu podoba. Kolejnym elementem, o którym przed chwilą też wspominałem, tylko jest to montaż właśnie, o, właśnie spadł, na aluminiowe płaskowniki. Tym razem tutaj jest fajny temat na montaż właśnie pod naszą rączką. Jest również taki model w sprzedaży. I tak jak mówiłem, dzięki temu możemy odłożyć sobie na przykład wkrętarkę, czy na przykład kubełko z dowolnymi śrubkami, wkrętami i tak dalej, i tak dalej. Tutaj nic nam nie spadnie, nic nam nie wypadnie. Po prostu my nad tym mamy kontrolę i robimy to, co nam żywnie się podoba. Tyle. Tyle w temacie. Jeżeli chodzi o dalsze modyfikacje, oczywiście będą pokazywane. Będzie kilka ciekawych pomysłów,
o których już niedługo usłyszycie, nie tylko na systemie Milwaukee Packout czy Keter Stack and Roll, ale zaczynamy erę czerwonego koloru, więc również niedługo w przyszłości zobaczycie. Oczywiście, jeżeli Was będzie coś interesowało z druków 3D, jeżeli chodzi o Milwaukee Packout i nie tylko, zapraszam Was na sklep TomDruk, sklep.pl. Dużo ciekawych nowości, dużo ciekawych pomysłów już na przyszłość, więc będzie się działo. Komentujcie, lajkujcie, trzymajcie się, do następnego. Cześć!